Witam wszystkich, z tej strony Krzysztof Skło, Siemewa, Roman Stefan. Dziś na mój warsztat przyjechała taka piękna i gustowna torba włoskiej produkcji. Oczywiście z zawartością. A w środku jest wzmacniacz Expert 1.3 KFA. Jest to wzmacniacz oczywiście na tranzystorze LDMOS. No i kolejna oczywiście historia z typu Never Ending Story. Na 99% uszkodzony tranzystor, ponieważ z tego co wiem, to wzmacniacz nie oddaje mocy. Dzisiaj będzie taki króciutki filmik, ponieważ już dawałem film o wymianie tranzystora w takim wzmacniaczu, więc tym razem będę się streszczał i taką krótką relację tutaj będę chciał Wam pokazać. Okej, nie będę tutaj już nikogo zanudzał jakimiś tam filmikami o rozkręcaniu tego wzmacniacza. Ja już sobie pozwoliłem go rozkręcić. Pierwsza rzecz po rozkręceniu obudowy w tym wzmacniaczu od razu poczułem taki dosyć znajomy swąd, także to jest płyta ekranująca, także widać, że tu była dość spora eksplozja. No i mamy tutaj nasz kochany tranzystor LDMOS. Na pierwszy rzut oka, co tu można powiedzieć? Na pewno uszkodzenie dosyć poważne, bo jest tu bardzo mocno wypalony ten laminat i nic to dobrego nie wróży, ze względu na to, że taki zwęglony laminat staje się takim świetnym przewodnikiem, więc tutaj ponadto, że trzeba wymienić na pewno ten tranzystor, ustawić te prądy spoczynkowe, to wszystko, to jeszcze tutaj trzeba będzie się pogłowić właśnie nad tym przyfajczonym laminatem. Tak, z tej perspektywy troszeczkę lepiej to wszystko widać i tak jak mówię, no był to po prostu taki mały pożar i no boję się o tą płytę laminatu, bo jest dość mocno wypalona, a to nic dobrego nie zwiastuje. Tutaj w tym miejscu są bramki, dreny tego tranzystora, z tej strony są bramki, tu są też rezystory takie dosyć mocno przywęglone i boję się, że ta płyta tutaj mocno ucierpiała, także widać, że był to mały taki wybuch. To tyle, co chciałem pokazać. W ostatnim czasie już tu kilka takich tranzystorów wymieniłem i chyba tendencja do wymiany tych tranzystorów będzie dalej się utrzymywać, więc tak jak mówię, warto przemyśleć zakup wzmacniacza na tranzystorach LDMOS. Ciao, bella.
bella. No, zostało mi tutaj zrobić kilka testów. Wzmacniacz jest poskładany. Jest ustawiona najniższa moc, low. Tutaj tym przyciskiem PVR możemy sobie zmieniać mid, średnia i maksymalna. Czyli tutaj na małej mocy maksymalna moc tu jest do 500 W. Dla średniej mocy moc maksymalna tu jest 1000, tak około 900 do 1000 watów i tu max to jest do 1,5 kW. Także pierwsze sobie zrobię tutaj test na tej małej mocy. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Oczywiście moc tutaj jest regulowana poprzez zmianę napięcia tranzystora. Tu jest średnia moc. Raz, dwa, idzie około 700 W. 650. Troszeczkę wysterowania tutaj dodam. Troszeczkę dałem większe wysterowanie. Ola.
Oj, tu prawie idzie do kilowata. Raz, dwa, trzy. Teraz jest prawidłowo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ola. I moc maksymalna. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeden, dwa. I jeszcze troszkę dodam wysterowania. Dobrze, jeszcze troszkę wysterowania. Raz, dwa, trzy, cztery, jeden kilowata. Ola, ola. I jeszcze troszkę więcej wysterowania. 1, 2 kW. Ola, ola. 1, 2, 3, 4. O, tu jest w porządku. 1, 2, 3, 4, 5. Wzmacniacz już jest po naprawie i sprawdzeniu, także czeka tylko na zapakowanie do pudełka. Kupując taki wzmacniacz, no, trzeba mieć na uwadze, że w przypadku uszkodzenia tego tranzystora naprawa nie jest tania. Po drugie, fabryczny serwis znajduje się we Włoszech, także dodatkowe utrudnienie, jeśli ktoś chce oczywiście skorzystać z fabrycznego serwisu. Tutaj w tym przypadku pojawił się taki dość poważniejszy problem, ponieważ tranzystor, który się uszkodził, dodatkowo uszkodził też pady na laminacie. Tam po prostu była tak wysoka temperatura, że te pady bardzo mocno się zwęgliły i niestety nie można było tego zostawić w takim stanie. Napisałem do producenta prośbę o nowy laminat. Chciałem zamówić taki nowy laminat. Niestety producent nie zgodził się na sprzedaż takiego laminatu. Wysłał mi w e-mailu zwrotnym do wypełnienia protokół i wskazali, że po prostu należy do nich przesłać ten wzmacniacz do naprawy. No, poradziłem sobie w inny sposób, także, tak jak mówię, wzmacniacz jest naprawiony i działa. Taka przestroga dla posiadaczy wzmacniaczy właśnie na tych tranzystorach LDMOS. No, jak się okazuje, już w kolejnym przypadku najszybszym bezpiecznikiem, zabezpieczeniem okazuje się niestety tranzystor. To wszystko, dziękuję wszystkim za uwagę i pozdrawiam. Krzysztof SQ8 Ewa, Roman, Stefan.